Lalka. Bolesław Prus. Sezon drugi. Czyta Wincent Kowalski. W roli głównej Witold Brandys. Odcinek 8. Rozdział 1. Szare dnie i krwawe godziny. Wkoło obszedł gmach, myśląc o Warszawie. Z jakim trudem dźwigają się tamtejsze budowle nieduże, nietrwałe i płaskie, gdy tu siła ludzka jakby dla rozrywki wznosi olbrzymy i tak dalece jest niewyczerpana pracą, że jeszcze zalewa je ozdobami. Naprzeciw zobaczył niedługą ulicę, a za nią ogromny plac, na którym majaczyła wysmukła kolumna. Poszedł w tamtą stronę. Im bardziej zbliżał się, tym wyżej rosła kolumna i plac się rozszerzał. Przed i za kolumną biły duże wodotryski, na prawo i na lewo ciągnęły się już żółknące kępy drzew jak ogrody. W głębi widać było rzekę, na którą co chwilę rozsnuwał się dym szybko przelatującego parostatku. Na placu kręciło się niewiele stosunkowo powozów, natomiast było dużo dzieci z matkami i bonami, krążyli wojskowi różnej broni i gdzieś grała orkiestra. Wokulski zbliżył się do obelisku i ogarnęło go zdumienie. Znajdował się na środku obszaru mającego ze 2 wiorsty długości i z pół szerokości. Za sobą miał ogród, przed sobą bardzo długą aleję, po obu jej stronach ciągnęły się skwery i pałace, a daleko, na wzgórzu, wznosiła się ogromna brama. To jest Plac Zgody. To obelisk z Luksor. Oryginalny, panie. Za nami ogród tulieryjski. Przed nami pola elizejskie, a tam na końcu łuk gwiazdy. Wokulski obejrzał się. Przy nim kręcił się jakiś pan w ciemnych okularach i nieco podartych rękawiczkach. Możemy tam podejść. Boski spacer. Czy widzisz pan ten ruch? Nagle umilkł. Szybko odszedł i zniknął między 2 przejeżdżającymi powozami. Natomiast zbliżył się jakiś wojskowy w krótkiej pelerynie, z kapturem na plecach. Wojskowy chwilę przypatrzył się Wokulskiemu i rzekł z uśmiechem. Pan cudzoziemiec? Niech pan będzie ostrożny ze znajomościami w Paryżu. Wokulski machinalnie dotknął bocznej kieszeni surduta i już nie znalazł tam srebrnej papierośnicy. Zarumienił się, podziękował wojskowemu w pelerynie, lecz nie przyznał się do straty. Przyszły mu na myśl definicje Jumarta i powiedział sobie, że już zna źródło dochodów pana w podartych rękawiczkach, choć nie wie jeszcze o jego wydatkach. Jumart ma rację. Złodzieje są mniej niepewni od ludzi, którzy nie wiadomo skąd czerpią dochody. I przypomniał sobie, że w Warszawie jest bardzo wielu takich. Szedł polami elizejskimi i odurzał się ruchem nieskończonych sznurów karet i powozów, między którymi przesuwali się jeźdźcy i amazonki. Szedł, odpędzając od siebie posępne myśli, które krążyły nad nim jak stada nietoperzów. Szedł i lękał się spojrzeć za siebie. Zdawało mu się, że na tej drodze, kipiącej przepychem i weselem, on sam jest jak zdeptany robak, który wlecze za sobą wnętrzności. Dotarł do łuku gwiazdy i powoli zawrócił się z powrotem. Gdy znowu dosięgał Placu Zgody, zobaczył poza tuileryjskim ogrodem ogromną czarną kulę, która szybko szła w górę, zatrzymała się pewien czas i powoli opadła na dół. Ach, to tu jest balon Giffarda. Szkoda, że nie mam dziś czasu. Z placu skręcił w jakąś ulicę, gdzie na prawo ciągnął się ogród oddzielony żelaznymi sztachetami i słupami, na których stały wazony, a na lewo szereg kamienic z półokrągłymi dachami, z lasem kominów i kominków, z niekończącymi się balustradami. Szedł powoli i z trwogą myślał, że zaledwie po 8-godzinnym pobycie w Paryżu zaczyna go to miasto nudzić. Bah, a wystawa? A muzea? A balon? Idąc wciąż ulicą Rivoli,
Około 7 dotarł do placu, na którym wznosiła się samotna jak palec wieża gotycka, otoczona drzewami i niskim płotem sprętów żelaznych. Stąd znowu rozbiegało się kilka ulic. Wokulski uczuł znużenie, kiwnął na fiakra i po upływie pół godziny znalazł się w hotelu, spotkawszy po drodze znajomą już bramę Saint-Denis. Sesja z fabrykantami okrętów i obnośnymi inżynierami przeciągnęła się do północy przy udziale bardzo wielu butelek szampana. Wokulski, który musiał wyręczać w rozmowie Suzina i robił dużo notatek, dopiero przy tej pracy uspokoił się zupełnie. Rześko pobiegł do swojego numeru i zamiast dręczyć się lustrem, wziął do poduszki plan Paryża umieszczony w przewodniku. Bagatela! Około 100 wiorst kwadratowych powierzchni, 2 miliony mieszkańców, 1000 tysięcy ulic i 15 tysięcy powozów publicznych. Wystawa, Notre Dame, hale centralne, plac Bastylii, Magdalena, ścieki. No dajcie mi spokój. Potem marzyło mu się, że to morze domów i las posągów i nieskończone szeregi drzew zwalają się na niego i że on sam już śpi w niezmiernym grobowcu, samotny, cichy, prawie szczęśliwy. Śpi, o niczym nie myśli i o nikim nie pamięta. I tak przespałby wieki, gdyby, ach, nie ta kropla żalu, która leży w nim czy obok niego, tak mała, że jej nie dojrzy ludzkie oko, a tak gorzka, że mogłaby cały świat zatruć. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawie mistyczne. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Suzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Niekiedy w wycieczkach towarzyszył mu Jumart i prowadził go do miejsc, o których nie wspominają przewodniki. Do składów kupieckich, do warsztatów fabrycznych, do mieszkań rękodzielników, do kwater studenckich, do kawiarni i restauracji na ulicach czwartego rzędu. I tu dopiero Wokulski poznał właściwe życie Paryża. W ciągu tych wędrówek wchodził na wieże Saint-Jacques, Notre-Dame i Panteonu. Wjeżdżał windą na Trocadéro, zstępował do ścieków paryskich i do ozdobionych trupimi głowami katakumb, zwiedzał wystawę powszechną, Louvre i Cluny, Lasek Buloński i cmentarze, kawiarnie de la Rotonde, du Grand Balcon i fontanny, szkoły i szpitale, Sorbonne i sale fechtunku, hale i konserwatorium muzyczne, bydłobójnie i teatry, giełdę, kolumnę lipcową i wnętrze świątyń. Wszystkie te widoki tworzyły dookoła niego chaos, któremu odpowiadał chaos panujący we własnej duszy. Nieraz przebiegając myślą oglądane przedmioty od pałacu wystawy mającego 2 wiorsty w obwodzie do perły w koronie Bourbonów, największej od ziarna grochu, pytał, czego ja chcę? I okazało się, że nie chciał niczego. Nic nie przykuwało jego uwagi, nie przyspieszało bicia serca, nie pobudzało go do czynów. Gdyby za cenę pieszej podróży od cmentarza Montmartre do cmentarza Montparnasse ofiarowano mu cały Paryż pod warunkiem, żeby go to zajęło i rozgrzało, nie przeszedłby tych 5 wiorst. Przechodził zaś ich 10 dziennie, dlatego tylko, ażeby wygłuszyć wspomnienia. Nieraz zdawało mu się, że jest istotą, która dziwnym zbiegiem wypadków urodziła się przed 2 dniami tu, na bruku paryskim i że wszystko, co przychodziło na pamięć, jest zbudzeniem jakimś snem przedbytowym, który nigdy nie istniał w rzeczywistości. Wówczas mówił sobie, że jest zupełnie szczęśliwy. Jeździł z jednego końca Paryża na drugi i jak szaleniec garściami rozrzucał luidory. Wszystko jedno. Ach, gdyby tylko nie ta kropla żalu. Tak mała, a tak gorzka. Czasami na tle szarych dni, w których zdawało mu się, że na jego głowę wali się cały świat pałaców, fontann, rzeźb, obrazów i machin, trafiał się wypadek, który przypominał mu, że
On nie jest złudzeniem, ale rzeczywistym człowiekiem chorym na raka w duszy. Był raz w teatrze Varieté na ulicy Montmartre, o paręset kroków od swego hotelu. Miano grać 3 wesołe sztuczki. Między nimi jedną operetkę. Poszedł tam, ażeby odurzyć się błazeństwem i prawie natychmiast po podniesieniu kurtyny usłyszał na scenie frazę z wypowiedziane płaczliwym głosem. Kochanek wszystko wybaczy kochance, wyjąwszy drugiego kochanka. Niekiedy trzeba wybaczyć 3 albo i 4. Odezwał się śmiechem siedzący obok niego Francuz. Wokulski uczuł brak powietrza. Zdawało mu się, że ziemia rozstępuje się pod nim i sufit upada na niego. Nie mógł wytrzymać w teatrze. Wstał z krzesła na nieszczęście położonego gdzieś we środku teatru i oblany zimnym potem, depcząc po nogach sąsiadów, uciekł z przedstawienia. Biegł w stronę hotelu i wpadł do pierwszej narożnej kawiarni. O co go pytano, co odpowiedział, nic nie pamięta. Wiedział tylko, że podano mu kawę i karafkę koniaku, naznaczoną kreskami, które odpowiadały objętości kieliszka. Starski, to jest ten drugi kochanek. Ochocki, 3. Rosji, któremu ja urządzałem klakę i znosiłem mu do teatru prezenta. Czymże on był? Głupi człowieku, ależ to jest mesalina. Jeżeli nie ciałem, to duchem. I ja mam szaleć dla niej? Ja? A jednakże ten koniak uspokaja. Przecież chyba zasługuje na to, ażebym był pierwszym i ostatnim. Karafka koniaku wypróżniała się, a on opierał głowę na rękach i drzemał. Ku wielkiej uciesze garsonów i gości. I znowu po całych dniach zwiedzał wystawę, muzea, studnie artyzyjskie, szkoły i teatr. Nie dlatego, ażeby coś poznać, ale żeby zagłuszyć wspomnienia. Powoli, na tle głuchych, nieokreślonych cierpień, poczęło się w nim rodzić pytanie, czy istnieje jaki porządek w budowie Paryża. Czy jest przedmiot, z którym można by go porównać i ład, pod który dałoby się go podciągnąć. Widziany z Panteonu i z Trocadéro, Paryż przedstawiał się jednakowo. Było to morze domów, przecięte tysiącem ulic, nierówne dachy wyglądały jak fale, kominy jak odpryski, a wieże i kolumny jak większe fale. Chaos. Zresztą nie może być inaczej tam, gdzie zbiegają się miliony usiłowań. Wielkie miasto jest jak obłok kurzu. Ma przypadkowe kontury, lecz nie może mieć logiki. Gdyby ją miało, już od dawna wykryliby ten fakt autorowie przewodników. Bo i od czegoż oni są? Tylko jeden człowiek, i w dodatku genialny człowiek, może wytworzyć jakiś styl, jakiś plan. Ale żeby miliony ludzi pracujących przez kilka wieków i nie wiedzących jeden o drugim wytworzyło jakąś logiczną całość, jest to wprost niepodobne. Powoli jednakże, ku największemu zdziwieniu, spostrzegł, że ów Paryż, budowany przez kilkanaście wieków, przez milion ludzi nie wiedzących o sobie i nie myślących o żadnym planie, ma jednakże plan. Tworzy całość, nawet bardzo logiczną. Uderzyło go naprzód to, że Paryż jest podobny do olbrzymiego półmiska, o 9 wiorstach szerokości z północy na południe i o 11 długości ze wschodu na zachód. Półmisek ten w stronie południowej jest pęknięty i przedzielony sekwaną, która przecina go łukiem biegnącym od kąta południowo-wschodniego przez środek miasta i skręca do kąta południowo-zachodniego. 8-letnie dziecko mogłoby wyrysować taki plan. No dobrze, ale gdzież tu jest jakiśkolwiek ład w ustawieniu osobliwych budynków? Notre Dame w jednej stronie, Trocadéro w innej stronie, a Louvre, a Giełda, a Sorbona? Chaos i tyle. Lecz gdy pilniej zaczął rozglądać się w planie Paryża, spostrzegł to, czego nie dojrzeli rodowici Paryżanie, co byłoby mniej dziwne, ani nawet Badeker, roszczący sobie prawo do orientowania się po całej Europie. Paryż, pomimo pozornego chaosu, ma plan, ma logikę, chociaż budowało go przez kilkanaście wieków miliony ludzi nic wiedzących o sobie i bynajmniej nic myślących o logice i stylu. Paryż posiada to, co można by nazwać kręgosłupem, osią krystalizacji miasta. Lasek Vincennes leży w stronie południowo-wschodniej, a kraniec Lasku Bulońskiego w północno-zachodniej stronie Paryża.
Otóż owa oś krystalizacji miasta podobna jest do olbrzymiej gąsienicy, mającej prawie 6 wiorst długości, która znudziwszy się w lasku Vincennes, poszła na spacer do Lańsku Bulońskiego. Ogon jej opiera się o plac Bastylii. Głowa o łuk gwiazdy, korpus prawie przylega do sekwany. Szyje stanowią pola elizejskie, gorset Tuileries i Louvre. Ogonem jest ratusz, Notre Dame i nareszcie kolumna lipcowa na placu Bastylii. Gąsienica ta posiada wiele nóżek krótszych i dłuższych. Idąc od głowy, pierwsza para jej nóżek opiera się na lewo o pole marsowe, pałac Trocadéro i wystawę na prawo, aż o cmentarz Montmartre. Druga para, nóżki krótsze, na lewo sięga do szkoły wojskowej, Hôtel des Invalides i Izby Deputowanych, na prawo kościoła Magdaleny i Opery. Potem idzie wciąż ku ogonowi, na lewo Szkoła Sztuk Pięknych, na prawo Bank i Giełda, na lewo Institut de France i Mennica, na prawo Hale Centralne, na lewo Pałac Luksemburski, Muzeum Cluny i Szkoła Medyczna, na prawo Plac Republiki z koczarami księdza Eugeniusza. Niezależnie od osi krystalizacyjnej i prawidłowości w ogólnym konturze miasta, Wokulski przekonał się jeszcze, o czym zresztą mówiły przewodniki, że w Paryżu istnieją całe dziedziny prac ludzkich i jakiś porządek w ich układzie. Pomiędzy placem Bastylii i placem Rzeczypospolitej skupia się przemysł i rzemiosła. Naprzeciw nich, po drugiej stronie sekwany, leży dzielnica łacińska i gniazdo uczących się i uczonych. Między Operą, placem Rzeczypospolitej i sekwaną gromadzi się handel wywozowy i finanse. Między Notre Dame, Instytutem Francuskim i cmentarzem Montparnasse gnieżdżą się szczątki arystokracji rodowej. Od Opery do Łuku Gwiazdy ciągnie się dzielnica bogatych dorobkiewiczów, a naprzeciw nich, po lewej stronie sekwany, obok Hotelu Inwalidów i Szkoły Wojskowej, jest siedziba militaryzmu i wszechświatowych wystaw. Obserwacje te zbudziły w duszy Wokulskiego nowe prądy, o których pierwej nie myślał albo myślał niedokładnie. Zatem wielkie miasto, jak roślina i zwierzę, ma właściwą sobie anatomię i fizjologię. Zatem praca milionów ludzi, którzy tak głośno krzyczą o swojej wolnej woli, wydaje te same skutki, co praca pszczół budujących regularne plastry, mrówek wznoszących ostrokrężne kopce albo związków chemicznych układających się w regularne kryształy. Nie ma więc w społeczności przypadku, ale nieugięte prawo, które jakby na ironię z ludzkiej pychy tak wyraźnie objawia się w życiu najkapryśniejszego narodu Francuzów. Rządzili nimi Merowingowie i Karlowingowie, Bourboni i Bonapartowie. Były trzy republiki i para anarchii. Była inkwizycja i ateizm, rządcy i ministrowie. Zmieniali się jak krój sukien albo obłoki na niebie. Lecz pomimo tylu zmian, tak na pozór głębokich, Paryż coraz dokładniej przybierał formę półmiska rozdartego przez sekwany. Coraz wyraźniej rysowało się w nim oś krystalizacji biegnąca z placu Bastylii do Łuku Gwiazdy. Coraz jaśniej odgraniczały się dzielnice uczona i przemysłowa, rodowa i handlowa, wojskowa i dorobkiewiczowska. Ten sam fatalizm spostrzegł Wokulski w historii kilkunastu głośniejszych rodzin paryskich. Dziad, jako skromny rzemieślnik, pracował przy ulicy Temple po 16 godzin na dobę. Jego syn, skąpawszy się w cyrkule łacińskim, założył większy warsztat przy ulicy Świętego Antoniego. Wnuk, jeszcze lepiej zanurzywszy się w naukowej dzielnicy, przeniósł się jako wielki handlarz na bulwar Poissonnière. Zaś prawnuk, już jako milioner, zamieszkał w sąsiedztwie pól elizejskich po to, ażeby jego córki mogły chorować na nerwy przy bulwarze Saint-Germain. I tym sposobem ród spracowany i zbogacony około Bastylii, zużyty około Tuileries, dogorywał w pobliżu Notre Dame. Topografia miasta odpowiadała historii mieszkańców. Wokulski, rozmyślając o tej dziwnej prawidłowości w faktach uznawanych za nieprawidłowe, przeczuwał, że jeżeli co mogłoby go uleczyć z apatii, to chyba tego rodzaju badania. Jestem dziki człowiek, więc wpadłem w obłęd, ale
wydobędzie mnie z niego cywilizacja. Każdy zresztą dzień w Paryżu przynosił mu nowe idee albo rozjaśniał tajemnice jego własnej duszy. Raz, gdy siedział przed kawiarnią pijąc mazagran, zbliżyła się do werandy jakaś uliczna pieśniarka i zaczęła śpiewać przy akompaniamencie harfy. I natychmiast kilku gości powtórzyło ostatnią strofę. Głupcy. Nie mają co powtarzać tylko takie błazeństwa. Głupcy, głupcy! Gdyby ci wszyscy ludzie byli podobni do mnie, Paryż wyglądałby jak szpital smutnych wariatów. Każdy trułby się jakimś widziadłem. Ulice zamieniłyby się w kałuże, a domy w ruinę. Tymczasem oni biorą życie, jakim jest. Uganiają się za praktycznymi celami. Są szczęśliwi i tworzą arcydzieła. A ja za czym goniłem? Naprzód za perpetuum mobile i kierowaniem balonami. Potem za zdobyciem stanowiska, do którego nie dopuszczali mnie moi właśnie sprzymierzeńcy. Nareszcie za kobietą, do której prawie nie wolno mi się zbliżyć. A zawsze albo poświęcałem się, albo ulegałem ideom wytworzonym przez klasy, które chciały mnie zrobić swoim sługą i niewolnikiem. I wyobrażał sobie, jakby to było, gdyby zamiast w Warszawie przeszedł na świat w Paryżu. Przede wszystkim dzięki mnóstwu instytucji mógłby więcej nauczyć się w dzieciństwie. Później, nawet dostawszy się do kupca, doznałby mniej przykrości, a więcej pomocy w studiach. Dalej nie pracowałby nad perpetuum mobile, przekonawszy się, że w tutejszych muzeach istnieje wiele podobnych machin, które nigdy nie funkcjonowały. Gdyby zaś wziął się do kierowania balonami, znalazłby gotowe modele, całe grupy podobnych jak on marzycieli, a nawet pomoc w razie praktyczności pomysłów. A gdyby nareszcie posiadając majątek, zakochał się w arystokratycznej pannie, nie napotkałby tylu przeszkód w zbliżeniu się do niej. Mógłby ją poznać i albo wytrzeźwiałby, albo zdobyłby jej wzajemność. W żadnym zaś wypadku nie traktowano by go jak murzyna w Ameryce. Zresztą, czy w tym Paryżu można zakochać się tak jak on do szaleństwa? Tu zakochani nie rozpaczają, ale tańczą, śpiewają i w ogóle najweselej pędzą życie. Gdy nie mogą zdobyć się na małżeństwo urzędowe, tworzą wolne stadło. Gdy nie mogą przy sobie chować dzieci, oddają je na mamki. Tu miłość nigdy chyba nie doprowadziła do obłędu rozsądnego człowieka. Dwa ostatnie lata mojej egzystencji schodzą na uganianiu się za kobietą, której może bym się nawet wyrzekł, poznawszy ją dokładniej. Cała moja energia, nauka, zdolności i taki ogromny majątek toną w jednym afekcie. Dlatego tylko, że ja jestem kupcem, a ona jakąś tam arystokratką. Czyliż ten ogół w mojej osobie nie krzywdzi samego siebie? Co robić? Co robić? Już ci to, co robią inni. A cóż oni robią? Przede wszystkim nadzwyczajnie pracują po 16 godzin na dobę, bez względu na niedzielę i święta, dzięki czemu spełnia się tu prawo doboru, wedle którego tylko najsilniejsi mają prawo do życia. Chorowity zginie tu przed upływem roku, nieudolny w ciągu kilku lat, a zostają tylko najsilniejsi i najzdolniejsi. Ci zaś, dzięki pracy całych pokoleń, takich jak oni, bojowników, znajdują tu zaspokojenie wszelkich potrzeb. Olbrzymie ścieki chronią ich od chorób, szerokie ulice ułatwiają im dopływ powietrza, hale centralne dostarczają żywność, tysiące fabryk odzieży i sprzętów. Gdy paryżanin chce zobaczyć naturę, jedzie za miasto albo do lasku, gdy chce nacieszyć się sztuką, idzie do galerii Louvre, a gdy pragnie zdobyć wiedzę, ma muzea i gabinety. Praca nad szczęściem we wszystkich kierunkach. Oto treść życia paryskiego. Tu przeciw zmęczeniu zaprowadzono tysiące powozów, przeciw nudzie setki teatrów i widowisk, przeciw nieświadomości setki muzeów, bibliotek i odczytów. Tu troszczą się nie tylko o człowieka, ale nawet o konia, dając mu gładkie gościńce. Tu dbają nawet o drzewa. Przenoszą je w specjalnych wozach na nowe miejsce pobytu. Chronią żelaznymi koszami, od szkodników ułatwiają dopływ wilgoci, pielęgnują w razie choroby. Dzięki troskliwości o wszystko przedmioty znajdujące się w Paryżu przynoszą wielorakie korzyści. Dom, sprzęt, naczynie jest nie tylko użyteczne, ale i piękne.
nie tylko dogadza muskułom, ale i zmysłom. I na odwrót, dzieła sztuki są nie tylko piękne, ale i użyteczne. Przy łukach triumfalnych i wieżach kościołów znajdują się schody ułatwiające wejście na szczyt i spoglądanie na miasto z wysokości. Posągi i obrazy są dostępne nie tylko dla amatorów, ale dla artystów i rzemieślników, którzy w galeriach mogą zdejmować kopie. Francuz, gdy coś wytwarza, dba naprzód o to, ażeby dzieło jego odpowiadało swemu celowi, a potem, żeby było piękne. I jeszcze nie kończąc na tym, troszczy się o jego trwałość i czystość. Prawdę tę stwierdzał Wokulski na każdym kroku i na każdej rzeczy, począwszy od wózków wywożących śmiecie do otoczonej barierą Wenus Milońskiej. Odgadł również skutki podobnego gospodarstwa, że nie marnuje się tu praca. Każde pokolenie oddaje swoim następcom najświętsze dzieła poprzedników, dopełniając je własnym dorobkiem. Tym sposobem Paryż jest arką, w której mieszczą się zdobycze kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu wieków cywilizacji. Wszystko tu jest, zacząwszy od potwornych posągów asyryjskich i mumii egipskich, skończywszy na ostatnich rezultatach mechaniki i elektrotechniki, od dzbanków, w których przed 40 wiekami Egipcjanki nosiły wodę, do olbrzymich kół hydraulicznych Saint-Maur. Ci, którzy stworzyli te cuda, albo je gromadzili w jedno miejsce, ci nie byli jak ja szalonymi próżniakami. Tak sobie mówiąc, czuł, że wstyd go ogarnia. I znowu, załatwiwszy w ciągu paru godzin interesa Suzina, włóczył się po Paryżu. Błądził po nieznanych ulicach, tonął wśród krociowego tłumu, zanurzał się w pozorny chaos rzeczy i wypadków i na dnie jego znajdował porządek i prawo. To znowu dla odmiany pił koniak, grał w karty i w ruletę albo oddawał się rozpuście. Zdawało mu się, że w tym wulkanicznym ognisku cywilizacji spotka go coś nadzwyczajnego, że tu zacznie się nowa epoka jego życia. Zarazem czuł, że rozpierzchnięte dotychczas wiadomości i poglądy zbiegają się w pewną całość, w jakiś system filozoficzny, który tłumaczył mu wiele tajemnic świata i jego własnego bytu. Czym ja jestem? Jestem człowiek zmarnowany. Miałem ogromne zdolności i energię, lecz nie zrobiłem nic dla cywilizacji. Ci znakomici ludzie, jakich tu spotykam, nie mają nawet połowy moich sił i mimo to zostawiają po sobie machiny, gmachy, utwory sztuki, nowe poglądy. Lecz ja co zostawię? Chyba mój sklep, który dziś upadłby, gdyby go nie pilnował Rzecki. A przecież nie próżnowałem. Szarpałem się za trzech ludzi. I gdyby mi nie pomógł przypadek, nie miałbym nawet tego majątku, jaki posiadam. Na walkę z otoczeniem, do którego nie przystawał. Gdy miał ochotę uczyć się, nie mógł, ponieważ w jego kraju potrzebowano nie uczonych, ale chłopców i subiektów sklepowych. Gdy chciał służyć społeczeństwu, choćby ofiarą własnego życia, podsunięto mu fantastyczne marzenia zamiast programu, a potem zapomniano o nim. Gdy szukał pracy, nie dano mu jej, lecz wskazano szeroki gościniec do ożenienia się ze starszą kobietą dla pieniędzy. Gdy nareszcie zakochał się i chciał zostać legalnym ojcem rodziny, kapłanem domowego ogniska, którego świętość wszyscy dookoła zachwalali, postawiono go w położeniu bez wyjścia. Także nawet nie wie, czy kobieta, za którą szalał, jest zwykłą kobietą o przewróconej głowie, czy może taką jak on, zbłąkaną istotą, która nie znalazła właściwej dla siebie drogi. Sądząc jej czyny, jest to panna na wydaniu, która szuka najlepszej partii. Patrząc jej w oczy, jest to anielska dusza, której konwenanse ludzkie spętały skrzydła. Gdyby mi wystarczyło kilkadziesiąt tysięcy rubli rocznie i komplet do Vista, byłbym w Warszawie najszczęśliwszym człowiekiem. Ale ponieważ oprócz żołądka mam duszę, która łaknie wiedzy i miłości, więc musiałbym tam zginąć. W tej strefie nie dojrzewają ani pewnego gatunku rośliny, ani pewnego gatunku ludzie. Strefa. Raz będąc w obserwatorium rzucił okiem na klimatyczną mapę Europy i zapamiętał, że średnia temperatura Paryża jest o 5 stopni wyższą aniżeli Warszawy. Znaczy, że ów Paryż ma rocznie więcej o 2000 stopni ciepła aniżeli Warszawa. A że ciepło jest siłą i to potężną, jeżeli nie jedyną siłą twórczą, więc
Zagadka rozwiązana. Na północy jest chłodniej, świat roślinny i zwierzęcy jest mniej obfity, a więc o żywność dla człowieka trudniej. Nie dość na tym. Ten sam człowiek musi jeszcze wkładać mnóstwo pracy w budowę ciepłych mieszkań i przygotowanie ciepłej odzieży. Francuz w porównaniu z mieszkańcem północy ma więcej wolnych sił i czasu, a nie potrzebując używać ich na zaspokojenie potrzeb materialnych, obraca je na twórczość duchową. Jeżeli do ciężkich warunków klimatycznych dodać jeszcze arystokrację, która opanowała wszystkie oszczędności narodu i utopiła je w bezmyślnej rozpuście, to zaraz wyjaśni się, dlaczego ludzie niezwykle zdolni nie tylko nie mogą rozwijać się tam, ale wprost muszą ginąć. No już ja nie zginę. Sprzedam sklep, wycofam moje kapitały i osiądę w Paryżu. Nie będę zawadzał tym, którzy mnie nie chcą. Będę tu zwiedzał muzea, może wezmę się do jakiejś specjalnej nauki i życie upłynie mi, jeśli nie w szczęściu, to przynajmniej bez boleści. Powrócić go do kraju i zatrzymać w nim mógł już tylko jeden wypadek. Jedna osoba. Ale ten wypadek nie nadchodził, a natomiast zdarzały się inne, coraz bardziej odsuwające go od Warszawy i coraz mocniej przykuwające.